jak oni jeżdżą po kamieniach, oni mają szeroko, nie mają już tak dnów wąsko na tym. Szeroko wszystko, żeby pracować, żeby motor miał przestrzeń do pracy, żebyś mógł, wiesz, pracować motorem i ciałem szeroko. Żebyś się nie blokował, bo tak to widzisz, nie masz rady nic zrobić. Za wąsko nogi, szerzej, o! No generalnie znajdujemy się na samorodach, to każdy trialowiec z Nowego Targu zna to miejsce. Tutaj pół życia, ja przynajmniej spędziłem część swojego życia na treningach. Tak samo Oskar Kaczmarczyk, który w sumie ogród się tutaj kończy jego. Przemek Kaczmarczyk, Tadek Łaszczak, który też jeździł. Tu jest fajny teren właśnie, bo mamy wszystko. Mamy kamienie, mamy podjazdy, mamy to, co chyba nikt nie lubi, czyli luźne kamienie, że tracisz trakcję, że musisz walczyć o ten motor, żeby on fajnie jechał. My mamy generalnie progi, kamienie i tam jeszcze mamy zakręty, ale to przejdziemy, najpierw się rozgrzewamy. No i w ogóle chyba piękna miejscówka nad Dunajcem. No to akurat tak. Wyjedzie się podjazd, no to już mamy widok na Tatry, nie? No właśnie. Więc to jest spoko. Dziś mamy trochę gorszą pogodę, ale wszystko tutaj mamy, czego... A generalnie mało ludzi tutaj chodzi, więc jest spokój, nikomu nie przeszkadzamy. Bo teraz wszyscy mają problem, jak słyszą motory, to jest źle, a tutaj generalnie nikt nie chodzi. Słuchaj, ja wszystkich namawiam, chociaż słaby jestem tam trialowiec, co się tam bawię. Wszystkich namawiam, żeby zaczęli właśnie swoją przygodę z motocyklami, nawet z enduro, od triala. A twoja opinia jest jaka? Dlaczego od triala? Dlaczego triala? Bo bardziej czujemy motocykl. W trialu chodzi o to, że my jesteśmy, bardziej kontrolujemy sprzęgło, bo w enduro czy w trialu, w motocrosie sprzęgło używamy jakby ino do startu i wtedy co trzeba ino ruszyć gdzieś i ten. A w trialu cały czas pracujemy na sprzęgle, czujemy motor, wiemy jak po prostu się zachować na luźnych kamieniach, jak podejść do zakrętu po prostu, do ciasnych zakrętów, tak jak tutaj. Czy tak samo jak jechać po kamieniach na wprost, tak samo jak jechać po kamieniach na wprost tutaj. Aha. Żeby cały czas motorowi pomagać, bo to co zawieszenie wybierze, to wybierze, ale resztę to my jesteśmy, nasze ciało, kolana, my musimy być na tym motorze po prostu tacy gipcy, żeby motorowi pomagać, żeby on miał jak najwięcej trakcji i dzięki temu, wiesz, jak się nie zatrzymamy, nie pchamy, to mniej się męczymy. Im gładziej przejedziemy po tych kamieniach, tym mamy lepszy czas i więcej siły na kolejny przejazd po takich elementach. No dobrze, ale wiesz, dalej wrócę do tego pytania, ale dlaczego mamy zacząć od triala, nie? Bo ja swoją przygodę enduro, można powiedzieć, źle zacząłem. Kupiłem motocykl, wiesz, 500T, dużej pojemności, no, góra jak fix, ale super, tak. Wyjechałem i szczęśliwy, nie? I dzisiaj widzę, że brakuje, no co, to nie tylko chodzi o mnie, ale brakuje człowiekowi tych podstaw. Tak, no. W trialu uczymy się właśnie podstaw. Mamy kontrolę nad motorem poprzez sprzęgło. Wiemy jak po prostu kontrolować motor, tak samo jak ułożyć ciało do kamieni, do belek, żeby po prostu my na trialowe, na przykład belki jak przejeżdżamy, to na dwa gazy, pierwszy i drugi. I to samo jest na przykład na śliskich podjazdach, same podjazdy, większość endurowców nie zaczyna przed podjazdem, tylko jak już jest góra, to wtedy daje gaz. A wszystko zaczyna się przed, żebyśmy się napędzili. U góry to już my możemy, wszyscy już odpuszczają, żeby po prostu całe konie, wszystko co jest moc, jest przed podjazdem. I wtedy mamy jak chycić motocykl, bo jak damy na przykład w trakcie podjazdu dużo gazu, to zaś nie nadążymy ciałem. Na przykład wtedy co większość osób robi, ucieka i motor na tylne koło, podnosi przód. A wszyscy jak jadą, już są napędzeni, no to mogą ciało ustawić i wiesz, już mają gaz, ciało jest ustawione w dobrym, dobrym miejscu i to koło nam nie podnosi nam przedniego koła. Mamy po prostu kontrolę nad motorem, nad tym co robimy. I wszystko na trialu jest to, że robimy wolno, bezpiecznie, bo generalnie chodzi nam o bezpieczeństwo też, żeby się uczyć, bo generalnie jakbyśmy wjechali, nikt nie wjedzie na początkujące enduro w duże kamienie, bo zaraz się poprzewraca. Tak. A jak już ktoś jeździł, przykładowo jakbyśmy mieli tu enduro, to myślę, że nie miałbym żadnego problemu, żeby tu przejechać po tych kamieniach, wsiadając teraz z triala
Tak jak jest to ubrane bez większego przygotowania. Chociaż na enduro nie jeździsz. Nie jeżdżę. No dobrze, a ty widząc kogoś, kto jeździ enduro, widzisz, czy on jeździł wcześniej na trialu, czy nie? Tak, widać. Zaraz to rozpoznasz? Na przykład opanowanie, no widać, co robi Tares na tych zakrętach, jak on po prostu ciało, na przykład ostatnio jest fajne, jak on robi taki obrót o 180 stopni, tu na przykład podjeżdża, od razu to widać, to co gadam Dominikowi. Aha. Ciało on ma, jak skręca w lewo, ciało jest maksymalnie w prawo wygięte. Możemy zaraz to zobaczyć na tym Instagramie jego. I ciało ma wygięte inaczej, już jest w drugą stronę. Tak samo Jervis, równowaga. On ma niesamowity balans, on był mistrzem świata w trialu. I to się nie wzięło stąd, że jeździ na enduro, tylko jeździł na trialu, balans ma. Walker tak samo, on był trialowcem, Tadek Boszek był trialowcem, Colton Haker trialowiec. Generalnie każdy miał tam początki na trialu. Miał triala w swoim garażu. Tak samo Alfredo Gomez. Im jest łatwiej jechać po tych kamieniach, bo oni wybierają. Oni jak jadą, to nie jadą jak kołki, że wybiera motor, tylko oni pracują, są cały czas się ruszają na tym motorze. Oni po prostu mają, wiedzą jak pomagać motorowi, żeby się po prostu nie męczyć. Bo wiesz, jak wjedziesz jak kołek, to zaraz staniesz tym motorem. Ile tą swoim rozpędem przejedziesz, dasz radę przejechać, ale nie giną, ciało będzie za bardzo z przodu. To samo co jest właśnie na enduro czy na trialu. Jak jesteś za bardzo z przodu, nie masz kontroli. Uderzy ci tylko, zablokuje przód o jakiś kamień, już jesteś na tym. A jak jesteś na środku motoru, jedziesz szybko i ciało utrzymujesz na środku motoru, to po prostu masz tą kontrolę. Wiesz, gdzie jedziesz i jesteś przygotowany na takie rzeczy, że po prostu w pewnym momencie koło może dostać większego strzała przednie, jak jest wyższa przeszkoda. Mm-hmm. To musi być po prostu i na trialu to wiesz. No dobrze, ale powiedzmy, jeśli ktoś już jeździ enduro, nie wiem, kilka lat na w miarę przyzwoitym, amatorskim poziomie, nie? To nawet wtedy, ja znam odpowiedź na to pytanie, ale zapytam, nawet wtedy jest warto usiąść na triala? Tak. Według mnie jest to warto, bo to jest tak samo, jeździsz na enduro, masz tą kondycję nawet amatorską, ale lubisz i idziesz pobiegać, żeby mieć jeszcze większą, czy na rowerze, żeby mieć większą. Cały czas najlepiej każde, to jest taka cegiełka, która buduje i szlifuje twoją formę. Wiesz, chcesz być, Dominik jeździ na rowerze, na motorze i on wiesz, każda rzecz pomaga mu stawać się lepszy. I to samo jest z trialu. Czujesz bardziej sprzęgło, czujesz bardziej ten motor, jak się zachowuje. Hamulce czujesz bardziej chyba, hamulce, nie? Tak, nie hamujesz tak impuls, tak pulsacyjnie, co przeszkadza, tylko wiesz, jak jechać tym pustym motorem. I to ci po prostu cały czas pomaga. Zmierzamy do tego, żebyśmy się my na motorze nie męczyli, tylko żebyśmy czuli jak największą przyjemność z jazdy, żebyśmy poprawiali czasy okrążeń. Wiesz co, ja zauważyłem, że wszyscy trialowcy to są tak szczupli jak ty, nie? Ale ludzie tęższy też mogą i starsi też mogą usiąść na triale i pobawić się. Tak. Wiesz, to odchowałem rodzinę, powiedzmy, nie? Odchowałeś rodzinę, masz już dorosłe dzieci, masz trochę więcej czasu i gdzieś ta nuta u takiego starszej osoby, u takiego starszego faceta, powiedzmy, no kobiety też zapraszamy. No jest ta wiesz, ta benzyna we krwi, nie? Ale człowiek się wstydzi, nie wiem, potrafię sobie wyobrazić, ktoś ma 45 lat i mówi, albo 50, mówi nie, no w tym wieku na motocykl, na triala, bez sensu. Właśnie jak lubi motory, to jest to fajne, przede wszystkim w trialu. Patrz, ile my tu mamy teraz miejsca. My robimy praktycznie, ile tu jest tak? No 30 metrów kwadratowych. Nawet nie będzie, nie? I możemy, patrz, gościu trenuje z czołówki Polski, nie? Tak, patrz, tak. On może tu zrobić wszystko na tych kamieniach. Poćwiczy balans, poćwiczy ruszenie, koordynację ciałem, sprzęgła, hamulców na takim małym obrębie. On nie musi jechać teraz zrobić jakieś trasy wielkie, jak wy na ostatnim filmie po polach. Tak. Raz, że tu nikogo nie ma, jest cicho, bo to jest w miarę cichy, bo to dużo cichszy jak enduro, nie? Jasne. No równie dobrze można sobie przecież taki malutki tor trialowy gdzieś obok domu, nie? Jest to bezpieczne, nie mamy prędkości dużej. Bo generalnie wszystko się robi, jak jesteś zmęczony, jest duża prędkość. A wszyscy na enduro lubią trzymać gaz i im szybciej, tym lepiej. A na enduro też jest to proste, bo wsiądzie byle kto i on już chce, wiesz, pełne konie po mistrz prostej. Tak, tak. Jedziesz, tak. Wiesz, tak samo Dominik. Mistrzów prostej widzi, ale jak przyjeżdża zakręt techniczny, Dominik jedzie, już go nie ma, a gościu się nie wie, co ma zrobić ze sobą. Dokładnie. A słuchaj, no dobrze, ale można też zacząć od używanych motocykli, czy od razu nowy? Szeroko kolano. Jeszcze szeroko i płynnie to sprzęgło. Michał, tak. Od razu nowy czy od razu, czy ja używany? To trzeba popatrzeć po prostu, jak motor używany był, jak był eksploatowany. Teraz jest dużo forum,
jest trial amator i tam się można dowiedzieć, tak generalnie świat trialowy jest mały. Każdy każdego zna i każdy wie, kto jeździł tym motorem, jak dbał o motor. Na początek myślę, że używany jest bardzo dobry, bo my nie używamy tego motoru, nie będziemy jeździć takich, nie wiem, podjazdów, od razu skakać dwumetrowych półek. To jest po prostu spokojna jazda. Widzicie, nie ma przekręcania motoru teraz. Wszystko dzieje się na płaskiej powierzchni. My wybraliśmy z Dominikiem teren, który jest ruchomy, grząski. To, żeby było jak najbardziej, żeby on pracował ciałem. Skupiamy się na to, żeby właśnie Dominik zaczął bardziej pomagać motorowi i czuć ciało. Żeby po prostu nie wjechał jak klocek, tylko żeby już był taki... Flexi sexy. Dokładnie tak. To drugie może tak jest. W tych gadkach, nie? W tych gadkach jest naprawdę sexy. Dobrze. Wyjdzie na miasto, to... Michał, bardzo ci dziękuję. Ja sobie jeszcze porobię tutaj przebitki. Jak mi przyjdzie coś, jakieś pytanie do głowy, to jeszcze ci zapytam. A generalnie rzecz biorąc... Nie ma różnicy wiek. Każdy wiek jest dobry, żeby zacząć. Teraz są te fora, można się z każdym dogadać, żeby po prostu nie jeździć samemu, ale przyjechać do nas, do Nowego Targu, czy nawet są szkolenia, zobaczyć trial amator i wszystko jest na tym do zobaczenia, gdzie i jak się to je. A jeszcze jedno zadam pytanie, ale na to pytanie już sam sobie odpowiem. A jeśli chcecie kupić motocykl i się zastanawiacie jaki, czy taką markę, czy taką, przyjedźcie po prostu do Nowego Targu, bo tutaj są wszystkie marki. Tak, tu jest centrum. Ja jestem tego względu, że każdy motor jest dobry, tylko ty musisz się po prostu na nim dobrze czuć. Siądzie ci, to jest tak samo jak z autami, nie? Tak jest. Jeden woli Audi, drugi woli BMW i nie zamienisz. I tak dalej, tak. Siadasz, tutaj możesz przyjechać do dealera GasGaza, do dealera Sherco, do dealera Teresa, do dealera Montesy i masz już cztery motory w jednym miejscu. Tak jest, jest wszystko. Więc wszystko. Początkującym nawet amatorom, tak jak gadaliśmy, jeszcze starszym, polecałbym motor czterosuwowy, bo on jest mniej agresywny jak dwusuw, łatwiej go jest opanować, jest mniej obsługowy, bo wymienia się tam oleje co 20 litrów. Co 20 litrów spalonego paliwa. Tak. No na przykład tutaj dwusuw ten akurat jest, no Dominik jest profesjonalistą, no to on akurat motor ma wyczuty, bo my jeździmy z początkującymi trochę łatwiejsze rzeczy. My z Dominikiem przyszliśmy trochę tak półkę wyżej, ale jedzie. No. I generalnie jest też fajnie to, że bardzo dobrze słucha. Wykonuje te polecenia, które mu się uwagi daje, zwraca, no, po prostu tak. Zwraca na to uwagę. Fajne jest to, że jest zaparty. Czyli dalej, słuchajcie, dalej. Forum Trial Amator, Nowy Targ, Teres, Gas, tak Sherco, Montesa. Po drodze do Nowego Targu jest chyba Beta, ale to już nie wiem. Ale generalnie przyjeżdżacie tutaj, dzwonicie do każdego z dealerów. Nawet możecie do mnie zadzwonić, możemy się umówić po prostu na jakąś tą jazdę, żeby pokazać, zobaczyć jak się to je. Nie musicie po prostu jechać sami, bo ja wam wszystko pokażę i każdy z dealerów pomoże, pokaże. Super. Michał, bardzo ci dziękuję. Ja teraz wyłączę kamerę i zaraz załączę i mam do ciebie prośbę. No. Zrobiłbyś jedno, dwa kółka na swoim motocyklu? Ja już schodzę z niego. Dominik, jak ruszasz na takim, to nie gaz, tylko postaraj się zrobić coś takiego, że dosiadasz motor i na sprzęgle regulujesz, trzymasz gaz i sprzęgle. Na takim mówię sprzęgle. To jak boksujesz, to nic tak nie daje.
gaz, długi gaz. Szeroko nogi. Trzeba wyłączyć, co? Osz. Hej! Kuźwa, Michał! Nie strasz! Ja pierdzielę. Słuchają, wyłączone. Babowka potem. Jednymi z gośćmi na samochodach zazwyczaj są owce. Tak? Kiedy pójdą? Niech pan zawoła je, żeby szły. No i teraz się trochę boję tych motorów, kurwa, to stanie. Cześć. No widzisz, każdy ten element. Na każdy na ileś to jest razy, fajne, no. Że raz, że na ileś razy i każdy może jechać, nie? Początkujący, amator, czy trochę lepiej jeżdżący. Super zdjęcie. Czekajcie, hopy. Ile mamy czasu? Jeszcze mamy troszkę. Patrz, jak tam owieczki atakują nam plecaczki. No ależ tu jest pięknie, Boże ty mój. Nie kombinuj. Michał, dawaj! Kondycji nie daje, co? Parujesz czajnika. Tam oddali Michał Łukaszczyk. Obecny mistrz Polski w trialu.